Blisko 2 miliardy złotych trafią do małopolskich samorządów w ramach tak zwanego Nowego Ładu. To jak przekonywał w trakcie konferencji prasowej w Nowym Sączu wojewoda małopolski Łukasz Kmita, bezprecedensowy program wsparcia. Kwoty dofinansowania, jakie przelane zostaną do gmin, w wielu przypadkach przekraczają ich roczne wydatki budżetowe przeznaczone na inwestycje. Te środki tuż na Sądecczyźnie będą szczególnie widoczne. Te środki będą służyły mieszkańcom. Premierowi bardzo zależało na to, aby z jednej strony poprawić komfort życia mieszkańców, poprawić bezpieczeństwo, ale także wzmocnić potencjał gospodarczy regionu. Jeśli chodzi natomiast o małopolskie gminy, do subregionu nowosądeckiego trafi łącznie około 430 milionów złotych. Rekordzistą, jeśli chodzi o powiaty w naszym subregionie, to jest powiat nowosądecki, około 168 milionów złotych. Potem kolejno powiat limanowski 145 milionów złotych, powiat gorlicki 116 milionów złotych. Razem z miastem Nowy Sącz daje to, tak jak już wspomniałem, około ponad 430 milionów złotych. Wnioski o dofinansowanie w ramach tak zwanego Nowego Ładu zgłaszały same samorządy. Większość z nich dotyczy inwestycji drogowych i na nie zostanie przekazanych 750 milionów złotych. W drugiej kolejności gminy zgłaszały projekty infrastrukturalne. Około 350 milionów złotych na projekty infrastrukturalne, kanalizacyjne, wodociągowe. Wiemy o tym, że na Sądecczyźnie trzeba jeszcze także budować wodociągi gminne, aby dostarczać mieszkańcom wodę, aby likwidować studnie, ale także ciekawe projekty, takie jak chociażby tutaj za Miedzą w Sękowej budowa krytej pływalni. Pierwszy termin naboru wniosków rozpoczął się 2 lipca, a zakończył 15 sierpnia. Każda z gmin mogła przesłać maksymalnie 3 wnioski, w tym jeden nie przekraczający 5 milionów kwoty dofinansowania, drugi nie przekraczający 30 milionów i trzeci bez ograniczenia kwotowego w 4 obszarach priorytetowych określających zasady inwestycji. Wysokość wsparcia wynosi od 80 do 95% wartości zadania. Za kilka tygodni ruszy kolejny nabór. Bardzo się cieszymy i myślę, że generalnie samorządowcy, odbierając dzisiaj te dobre informacje, już myślą o kolejnych środkach, które trafią do lokalnych samorządów. Trudno jednak stwierdzić, według jakiego klucza dokładnie zostało przyznane dofinansowanie dla poszczególnych gmin. Patrząc bowiem jedynie na samorządy subregionu sądeckiego, różnice są duże. Gmina Krynica-Zdrój otrzymała 10 milionów złotych, gmina Podegrodzie 12,5 miliona, gmina Stary Sącz 9,5 miliona złotych, a Nowy Sącz jedynie 4,5 miliona złotych.